się. Ważne, ważne, kto kończy cięcie. 3-4. Prosimy jeszcze o zapalenie. Równo 2 lata temu w grudniu podpisywaliśmy tutaj umowę i po 2 latach możemy się spotkać na czynnym obiekcie, na obiekcie działającym i dzisiaj przekazujemy do eksploatacji. Gratuluję wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ta inwestycja jest oddawana w terminie, bo to się rzadko zdarza, naprawdę to się rzadko zdarza. To naprawdę duża sprawa i pierwszy krok do tego, aby ciepłownictwo w Gdańsku było zelektryfikowane. 2 lata ciężkiej, wytężonej pracy, zarówno po stronie PGE-EC, po stronie Airwood Industry, grupy profesjonalnych realizatorów, spowodowały, że dzisiaj z dumą możemy przejąć do eksploatacji pierwszą w Polsce kotłownię z kotłami elektrycznymi. Sukces polega przede wszystkim na tym, że udało nam się zrealizować taką właśnie inwestycję. Inwestycję, która jest na skalę Polski wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że tutaj mamy do czynienia z kotłownią gazową zrealizowaną w 15 miesięcy, tak na dobrą sprawę od wbicia szpadla w ziemię, aż do oddania do eksploatacji. Innowacyjność tego projektu polega przede wszystkim na tym, że pojawiły się 2 kotły elektrodowe, wcześniej w Polsce niestosowane. Elektrociepłownia w Gdańsku jest posiadaczem certyfikatu EMAS. Jest to najwyższy certyfikat ekologiczny przyznawany przez Unię Europejską. I chciałbym tutaj z dumą też powiedzieć, że firma Airwood w tym roku jako jedyny wykonawca budowlany otrzymała ten certyfikat. Ten certyfikat jest rzeczywiście bardzo trudno zdobyć. On jest co roku kontrolowany i weryfikowany i to, że się go raz dostanie, to znaczy, że się go ma. Za mną kocioł numer 12, kocioł olejowo-gazowy. W tym momencie nie moglibyśmy wtedy Państwa tutaj oprowadzać w ten sposób. Kanały spalin kotłów są wyprowadzone, jeden tamtą ścianą, drugi tą. Łączą się w kominie dwuprzewodowym, samonośnym, wysokości 40 metrów. Średnica kanału 1200 mm. Jakie NOX-y są? NOX-y są bodajże na poziomie około 150, jak dobrze pamiętam. Wewnątrz kotła mamy elektrody fazowe, czyli te, do których mamy podłączone energię elektryczną, oraz elektrody punktu zerowego. Przepływają ładunki między punktem dodatnim a punktem zerowym, no i ta woda się podgrzewa. Zespół i budowa zostali nagrodzeni najbezpieczniejszą budową roku przez Państwową Inspekcję Pracy. Na czym ta nagroda polega, albo za co tą nagrodę dostaliśmy? Za bezwypadkową pracę. W ciągu trwania budowy przez 2 lata przy zespole 200 osób nie było żadnego wypadku, żadnego potencjalnie niebezpiecznego zdarzenia. To się nie bierze znikąd. To jest zaangażowanie, to jest profesjonalne zarządzanie budową, to jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników. Duma i radość. Duma z tego tytułu, że udało się tą inwestycję przekazać w tak krótkim czasie, że stała się naszą wizytówką, że wspieramy i cały czas budujemy siłę marki Airwoodu. Duma też z tego, że mogę współpracować z takimi ludźmi, z takim zespołem zdolnym do realizacji takich przedsięwzięć. Mogę patrzeć w przyszłość z ogromnym optymizmem.